Na Noc Bibliotek zaprosili nas organizatorzy tego wydarzenia w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych. Drugi rok bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. I w tym roku mamy taki pomysł, że prowadzimy warsztaty z rysowania komiksu. Mamy spotkanie, wieczór autorski Talk Show and Life z Aresem Hadzinikolaou. I trzecią częścią tej naszej długiej imprezy będzie plenerowe kino w ciemno. Podczas tej części tutaj warsztatów komiksu nasza uczennica, którą odkryliśmy, że jest utalentowaną artystycznie, plastycznie dziewczynką, rysuje piękne historie komiksu. Komiksowe, a przy okazji okazało się, że świetnie radzi sobie z uczniami i umie takie zajęcia poprowadzić, nauczyć, jak rysować postaci, jak wymyślić bohatera, jak zorganizować dymki w ramach całości komiksu, żeby z tego powstała taka zgrabna historia. Jestem mega zaskoczona, że dużo osób przyszło, że chcieli brać udział w moich warsztatach. I wyszło nam to naprawdę rewelacyjnie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i talentu zgromadzonych tutaj ludzi i w ogóle całej pracy naszej. Zajęcia dzisiejsze prowadzone przez panią Martę bardzo mi się podobają, ponieważ interesuję się komiksem i bardzo chciałabym takie rysunki tworzyć. Powiem szczerze, że po prostu nie chodzi o to, że jest talent i w ogóle. Po prostu w komiksach chodzi o to, że rysować. Jednym z najważniejszych wydarzeń było spotkanie z poetą i muzykiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Literatów Polskich Aresem Hadzinikolaou. Mówił on o swoich grecko-polskich korzeniach, o pasjach, wspominał znanego ojca i oczywiście grał oraz śpiewał. Mój przyjaciel z małżonką są związani z tą placówką. Z ojcem moim też żeśmy tutaj byli ostatnio 10 lat temu jakieś. Podczas listopadów poetyckich szkoła czynnie brała udział w życiu literackim, także są też dzisiaj i młodzi prowadzący, i młodzi poeci, także może być bardzo ciekawy. No właśnie, choć wyglądamy dzisiaj jak barmani, to drinki, które będziemy wam serwować, będą tylko i wyłącznie bezalkoholowe. Ale mimo to gwarantujemy wam, że zaszumi wam od ilości emocji i wrażeń na naszej scenie. A to za sprawą nie tylko naszą, ale również naszego głównego gościa i naszej największej gwiazdy dzisiaj. Przed nami osoba zupełnie wyjątkowa. Kto? Uwaga. Ares Hadzinikolaou. Wielkie brawa! Ares niejednokrotnie nie odpowiadał wprost na pytania. Wolał czasami odpowiedzieć muzycznie. Może zacznijmy od pierwszego pytania. Jak pana greckie pochodzenie wpłynęło na pańską poezję i muzykę? Rozumiem, że to jest odpowiedź, że to jest to, co dało panu pochodzenie, ta gra, ta muzyka, którą pan gra. Co daje wyrastanie w dwóch kulturach, to jest jak judymowa sosna. Przez większość życia czujesz się rozdarty, nie wiesz, czy jesteś Polakiem, czy jesteś Grekiem, czy Polakiem. Było kiedyś takie fajne zdarzenie. Ojciec wziął mnie na jedno ze swoich spotkań literackich i któraś ze słuchaczek zapytała go, a kim pan jest bardziej, Polakiem czy Grekiem? No ja się wyrwałem, mówię, ja odpowiem na to pytanie. Od połowy w dół jestem Grekiem, od połowy w górę Polakiem. Po latach zacząłem się zastanawiać, dlaczego wybrałem akurat tak? Yeah.
No właśnie, zaczął Pan mówić o Panu Ojcu. Myślę, że wszyscy wiemy, kim był Pan Ojciec. Ale mam pytanie, co dała na Pańską poezję, na Pańską muzykę? Co dała Panu osoba Ojca? Jak on oddziaływał na Pana? Kochałem Ojca, to co robił. Traktowałem go właściwie, wynosiłem na piedestał w którymś momencie swojego życia. I zawsze byłem pomocny. Co ojciec chciał, żebym coś przeczytał, czy... jak byłem dzieckiem, to jeszcze nie tłumaczyłem. To chodziło... chodzi ci o poezję. Nie, poezję, debiut poetycki miałem za sprawą fantastycznej pani profesor z kolei drugiej polonistki, która kazała nam po prostu napisać wiersz na Dzień Matki. I miałem 10 lat wtedy i ona zaniosła to wtedy. To był Ekspres Poznański. No i 26 maja 83 roku zadebiutowałem w prasie. No i tak się zaczęło. Ojciec zobaczył, kurczę, on ma talent. Nie? No i dawał mi coraz więcej tych książek. Myślicie, że chciało mi się tak czytać ciągle? Żeby Pana Tadeusza przeczytać, to 100 znalazłem w środku, słuchajcie. No. Ale tak zakleił się. Jak Pan myśli, jaka jest przyczyna tego, że w dzisiejszych czasach ta poezja już nie jest tak popularna? No wystarczy, że wejdziesz sobie na strony internetowe tych kawiarenek poetyckich, myśli poetyckich. Kocham Cię poezjo. Stolik poetycki, nie wiem co tam jeszcze, poznański poeta. Słuchajcie, no tego jest ogrom. Ludzie piszą, mnie czytają, ale piszą. Naprawdę. Także poezja to jest wspaniała terapia dla człowieka. Ja pisząc poezję niekiedy właśnie czuję się, jakby był dla siebie terapeutą. To jest piękne. W poezji nie można kłamać. Czy poezja jest lepszą terapią niż muzyka? Muzyka jest i malarstwem, i słowem, i wszystkimi odczuciami, jakie towarzyszą człowiekowi podczas zwykłego jednego kroku. Muzyką i niekiedy widzimy, że te zespoły, które są na piedestale, to znaczy słuchamy ich w radiu, widzimy je w telewizji, na koncertach, które są transmitowane przez największe stacje w Polsce. Dlaczego one są, nie wiem, moim zdaniem słabe, może ktoś ma jakieś inne odczucia, ale kiedyś robiliśmy piosenki, które były hymnami emocji. Gdzie to zgubiliśmy po drodze? Taka droga. Cały czas robić, trzeba kreować, nie zapominać, kiedy Bóg był tak szczodry i przekazał nam jakiś talent w sobie, tak? Bo talent to jest oczywiście, jak tam mówił Paderewski, czy chyba Paderewski, że 1%, reszta to praca. Paderewski mówił, że jak jeden dzień nie ćwiczy, to już cały świat. Nie, to sąsiadka wie, a jak 3 dni nie ćwiczy, to cały świat. Tak, piękne powiedzenie. Także artysta, czy twórca, czy muzyk cały czas musi właściwie być. To jest pasja. Jeżeli nie jest to pasja, to forget. Nie denerwuje Pana i nie wkurza
kiedy miliony ludzi na YouTubie słuchają i oglądają piosenkę, no nie wiem, Gang Albanii, a tak naprawdę muzyka, na którą pan pracował rok, siedział pan w studiu, jak pan powiedział wcześniej. Nie wkurza pana to, że człowiek, który sobie nagrał głupoty tak naprawdę, tekst o niczym i ma polegający tylko na tym, żeby jak najwięcej przeklnąć, jest, nie wiem, jest objęte to większą sławą niż naprawdę sztuka. Ale populizm zawsze był i zawsze będzie. O co kama? Ja mam wrażenie, że ci ludzie już pogubili się, żeby widząc sztukę, bo oni nazywają te piosenki sztuką. Dobrze, ale do czego zmierzamy teraz? Bo czy to pana denerwuje? Ale ja nie mam na to czasu, człowieku. Bardzo zaimponował mi Prince, jego wywiady. Jego wywiady były pasjonujące. Mało mówił, dużo mimiką pokazywał, niesamowity ekstrawertyk. I jedno, co właśnie padło, jakieś show telewizyjne, jak sytuacja wygląda na rynku i tak dalej, czy widziałeś Lady Gaga, czy coś. Nie umniejszając Lady Gagi, bo dziewczyna pracuje cholernie dużo. A Prince mówi, a ja się zepsuję. Ja nie mam czasu. I jeszcze jedno, co piękne, układam muzykę w albumy. Dzisiaj mało kto układa swoją twórczość w album. Łączy pan wiele ciekawych dziedzin sztuki i nauki. Proszę mi powiedzieć, czy odrzuca pan więc teorię, że nie można być dobrym w paru rzeczach naraz? Dlatego nie maluję już. Same świństwa tylko mi do głowy przychodziły. Jest pan dosyć zapracowanym człowiekiem. Czy znajduje pan czas dla rodziny? Artusia, znajduje czas? Thank you. Dobrze. Możemy poprosić o jakieś piosenki? Tak, była taka jedna piosenka, którą napisałem, kiedy nie miałem właśnie tyle czasu, bo jeździłem jeszcze wtedy na trasę z Eleni i równocześnie z zespołem swoim. I na tej płycie Greater Town jest też piosenka napisana właśnie dla moich córek. Nie płacz już. Uczestników Nocy Bibliotek czekała jeszcze kolejna atrakcja – kino na świeżym powietrzu. Jednak lepiej w nim uczestniczyć osobiście, zatem zachęcamy do udziału w przyszłorocznej Nocy Bibliotek.